Cześć, witajcie z tej strony Przeprogramowanie, czyli Przemek i Marcin. Dzisiaj spotykamy się, żeby podsumować 2020 rok oraz opowiedzieć o ciekawostkach i niespodziankach, jakie przygotowaliśmy na rok kolejny. Lecimy. Wszystkimi kluczowymi statystykami podzielimy się w drugiej części tego filmu, bo jak się składa, ten film właśnie będzie podzielony na dwie części, o tym, gdzie znaleźć drugą część na końcu tego filmu, ale zanim o tym, omówimy dwa nasze ulubione filmy, jeden opublikowany przeze mnie, drugi przez Przemka, który sprawił nam dużo radości i też spotkał się z pozytywnym odbiorem z waszej strony. Tak na wypadek, gdyby ktoś te materiały przegapił, no to będzie wiedział, na co warto zwrócić uwagę, jeżeli chodzi o nasze materiały z 2020 roku. No dobra, Przemek, oddaję ci głos. W moim przypadku film, z którego jestem najbardziej zadowolony, był film o tytule Myśli jak programista, jak rozwiązywać trudne problemy. Z kilku powodów. Po pierwsze przez tematykę, bo myślę, że dość fajnie udało mi się tam zamodelować to, jak myśli programista, ale też przez formę. Wtedy eksperymentowałem trochę z iPadem i z rysunkami, które udało mi się tam połączyć. No i po trzecie oczywiście odbiór był całkiem pozytywny, a nie ma nic gorszego niż dobry film, który się nie podoba zupełnie nikomu. Więc tutaj te trzy sprawy udało się połączyć. Myślę, że merytoryka była na miejscu, udało mi się przez cały rok polecać ten film i ludzie byli z niego zadowoleni. Po drugie, ciekawa forma moim zdaniem, no i po trzecie przede wszystkim Wam się podobał, także jak nie widzieliście tego filmu Myśli jak programista, to polecamy i na pewno w opisie filmu również znajdziecie do niego link. Tak, to jest bardzo dobry materiał. Często też go gdzieś podsyłamy na Slacku naszego kursu Panu JavaScript. Jeżeli ktoś właśnie skarży się na to, że jakiś problem jest zbyt złożony, no to to jest gdzieś tam świetny sposób, żeby naprowadzić kogoś, jak sobie poradzić z czymś, co go pozornie w danej chwili przerasta. No i teraz właśnie pytanie, jak to w Twoim przypadku wyglądało. Ty jesteś człowiekiem, który tutaj trzaska najbardziej popularne filmy. Także pytanie, co z tych najpopularniejszych było top 1? Wiesz co, no najbardziej zapadł mi w pamięć film, który otworzył tak naprawdę 2020 rok na naszym kanale. No jest to oczywiście film Jak efektywnie uczyć się programowania w 2020 roku. To jest vlog, który nagrałem, gdzie jakby podsumowałem wszystkie wnioski, które wyciągnąłem na podstawie własnych doświadczeń, ale też książek odnośnie tego właśnie, jak skutecznie uczyć się programowania, jakich największych błędów unikać i naprawdę podoba mi się sama zawartość, podoba mi się też energia. Jakby czułem, że to jest coś, o czym chcę powiedzieć, o czym mam dość dużo do powiedzenia i gdzieś to też znalazło wydźwięk w ilości wyświetleń, w ilości reakcji na ten film. Pojawiło też się ostatnio ciekawe pytanie pod tym filmem. No to jaka czekamy na wersję z 2021 roku. Napisałem, że jedyne, co trzeba zmienić w tym filmie, to jego tytuł. Wydaje mi się, że to jest taka wiedza trochę ponadczasowa. Wiele nowych wniosków nie mam w tym temacie, tak więc jeżeli jesteś zainteresowany efektywną nauką programowania, to odsyłam do tego filmu. Cały czas jest aktualny i cały czas wydaje mi się, że jest całkiem niezły. No i właśnie, ten odbiór w tych dwóch przypadkach był bardzo dobry, a na końcu w ogóle był bardzo dobry, jeśli popatrzymy na cały kanał, bo okazało się, że urośliśmy ponad dwukrotnie i za to w ogóle chcieliśmy podziękować. My staramy się uciekać od tego typu postów, gdzie piszemy, że dziękujemy Wam całym sercem za to, że tworzymy te filmy, bo wiemy, ile nas wysiłku to kosztuje, ale oczywiście jak mamy takie milestone jak ten, czyli 7000 subskrypcji, no to po prostu dziękujemy. Dzięki za to, że jesteście z nami, dzięki za to, że oglądacie te filmy. Te komentarze, które się pojawiają, to jest dowód na to, że to ma sens. A też nie ukrywajmy, ten nasz kanał nie jest najbardziej typowym kanałem programistycznym, który można spotkać. Zgadza się, robimy to trochę po swojemu, nie staramy się iść jakimiś utartymi szlakami, które powiedzmy często mogłyby nam przynieść lepsze zasięgi, więcej wyświetleń, więcej reakcji. Staramy się mówić o tematach, które naszym zdaniem są ważne, nawet jeżeli nie interesują pozornie tak dużej ilości ludzi. Chcemy wnosić jak najwięcej wartości. Zresztą to też było widoczne w tej naszej serii live'ów z gościami. Nagraliśmy no coś, co wydawało nam się dość dużym eksperymentem, taka dłuższa forma, wywiad, też bez jakiejś dużej agendy, bardziej naprawdę nie wywiad, a luźna rozmowa, więc i to jest coś, co również się bardzo fajnie przyjęło, przynajmniej u części naszych widzów. Tak, no ale tutaj właśnie w tym kontekście zauważyliśmy pewną ciekawą cechę widzów naszego kanału, mianowicie to, że mamy fanów dwóch grup, dwóch typów jakby treści, które przygotowujemy. Mamy właśnie fanów w zdecydowanej większości tych treści, około 20-25 minutowych, może nawet krótszych.
No i mamy drugą grupę, która ogląda te formy dłuższe, te wywiady z gośćmi. No i co? W pewnym momencie zaczęliśmy zauważać, że nie do końca te grupy mają jakąś tam część wspólną. Na pewno jest część wspólna, ale że są tam rozdzielne, powiedzmy, części tych obu grup. No i właśnie z tego powodu krótka niespodzianka. Tak, zakładamy nowy kanał, przyprogramowani live, gdzie będą dostępne te wszystkie nasze dłuższe formaty, rozmowy z gośćmi, ale też live'y. I od tej pory będziemy publikowali właśnie na tamtym kanale te nasze rozmowy z gośćmi i też wszystkie, które odbyły się do tej pory, zostają tam przeniesione, a z naszego głównego kanału zostaną usunięte. Dlaczego tak? To jest po prostu kwestia tego, jak działają algorytmy YouTube'a. Po prostu no, gdzieś tam zauważyliśmy na wykresach, że ta dłuższa forma trochę nas pod kątem zasięgów skrzywdziła, no bo te filmy mają gdzieś tam z punktu widzenia statystyki gorsze wyniki, są jakby procentowo oglądane w mniejszym stopniu, mniejsza uwaga. No i też zdajemy sobie sprawę, co też widzimy gdzieś tam w aplikacji Anchor FM, która pozwala nam dystrybuować te wszystkie odcinki jako podcasty, że bardzo duża część ludzi też po prostu tego słucha gdzieś tam na Spotify'u czy w aplikacjach podcastowych, no, które są dużo wygodniejsze przy takich długich formatach w porównaniu z YouTube'em, no, który jak wiemy, zwłaszcza obecnie, jest dość, no powiedzmy, bezpośredni, jeżeli chodzi o liczbę reklam, którą wstawiają w filmach i sobie zdajemy sprawę, że też brak możliwości zablokowania ekranu, to wszystko jakby utrudnia trochę oglądanie takich dłuższych materiałów, ale osoby, które są nimi zainteresowane, które chcą też uczestniczyć na żywo w tych rozmowach z nami, cały czas będą miały taką możliwość, nie chcemy z tego rezygnować, więc po prostu będziemy mieli osobny kanał. Jeżeli jesteś nim zainteresowany, no to zapraszamy do subskrypcji, do śledzenia i zresztą pierwszy nowy film pojawi się już niedługo, bo to właśnie druga część filmu, który właśnie teraz oglądasz. Tak, tam znajdziecie całe podsumowanie 2020 roku. Ustawimy się z Marcinem na taką luźną, podcastową rozmowę, gdzie podsumowujemy sobie to wszystko, co działo się w ostatnich 12 miesiącach na naszym kanale i nie tylko. Porozmawiamy w nieco luźniejszej formie, także jak masz wolny wieczór prawdopodobnie sylwestrowy, bo chyba to będzie właśnie data, kiedy ten film zostanie opublikowany, no to zapraszamy na nasz nowy kanał, tam wszystkie statystyki, to jak patrzyliśmy na reakcje naszych widzów, to jak kierowaliśmy naszą agendą, dlaczego zdecydowaliśmy się na podział tego kanału i wiele więcej. Dwa miejsca, dla każdego coś dobrego. No i cóż, zapraszamy. Zapraszamy. Będą również nasze plany na 2021 rok. Będzie możliwość udzielenia się, pokazania, co Cię interesuje, co być może będzie miało wpływ na to, co na kanale się w nowym roku pojawi, no bo oczywiście chcemy tworzyć materiały na tematy, które Was interesują. Przeprogramowanie live. Zapraszamy.